Witam wszystkich w naszym 25. programie Oko na niedzielę. Dzisiaj słyszymy od Pana Jezusa poważne ostrzeżenie. Mówi: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: to ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi. To jest odwieczny problem w Kościele fałszywych proroków, fałszywego rozumienia Jezusa, czyli herezji. O tym problemie wiele się mówi we współczesnym Kościele. Mówią o tym ludzie najwyższej rangi, jak ksiądz kardynał Gerhard Müller, najbliższy współpracownik papieża Benedykta XVI, szef kongregacji nauczania wiary w jego czasach. Właściwie największy teolog wśród kardynałów, jeden z największych w Kościele. On wprost mówi o herezjach, które znowu są szczególnie żywe w Kościele. O herezjach, które głoszą nawet niektórzy biskupi czy kardynałowie, zwłaszcza na niemieckiej drodze synodalnej. Ale ostrzega, że nawet pewne idee synodu o synodalności, jeśli będą zrealizowane, będą oznaczać właściwie koniec Kościoła. Podobnie myśli ksiądz kardynał Robert Sarach, z którym dużo rozmawiałem podczas sympozjum we Włoszech przed 2 tygodniami w Bergamo, gdzie byłem też zapraszony jako świadek wiary w Europie w związku z procesem, który miałem w Niemczech. Cieszyło mnie też, jak kardynał Sarach mnie popiera, podobnie jak kardynał Gerhard Müller w moich działaniach w obronie Kościoła. Podobnie siostra Rosalina Ravasio, święta założycielka wspólnoty Shalom, która może będzie kiedyś beatyfikowana, czy wcześniej kardynałowie Stanisław Nagi, Marian Jaworski, najbliżsi przyjaciele Ojca Świętego Jana Pawła II, którzy podobnie sądzili, podobnie działali. Oni ostrzegają nas przed herezjami we współczesnym Kościele. Ale w ogóle skąd biorą się herezje? Skąd bierze się to fałszywe rozumienie Jezusa, które jest bardzo groźne? No bo przekreśla najcenniejszą prawdę, prawdę objawiającego się Boga. Herezja pozbawia nas czegoś najcenniejszego, pozbawia nas światła, które daje nam sam Bóg. Trzeba powiedzieć, że są zasadniczo dwa źródła herezji. To są rzeczy związane z naszą słabością ludzką, z naszymi ograniczeniami. To są po pierwsze ograniczenia intelektualne, ale też ograniczenia moralne. Bo rozumienie wszystkiego, także objawienia, zależy od naszych zdolności, naszej pilności, ale też od całego horyzontu rozumienia, ponieważ każdą nową rzecz, także objawienie, rozumiemy na gruncie tego, co już wiemy, co już wcześniej poznaliśmy, zrozumieliśmy. I stąd mogą wynikać różnice w rozumieniu, bo różne są nasze horyzonty. Bo skąd bierze się horyzont poznania, w którym każdy z nas żyje? To jest właściwie wiedza, doświadczenie, które zgromadziliśmy w czasie całego naszego życia. Horyzont, w którym żyjemy, horyzont poznawczy, jest właściwie syntezą całego naszego życia. A życie każdego z nas jest inne. Nie całkiem inne, ale jednak przynajmniej trochę inne albo bardzo inne. Dlatego horyzonty, w których żyjemy, są różne. Są mniejsze lub większe. Są bardziej błędne lub mniej błędne. I rozumienie także objawienia dokonuje się w ramach tych horyzontów. Dlatego to rozumienie może być różne, albo nawet bardzo różne, w zależności od rozmiarów naszego horyzontu, a także większej lub mniejszej błędności naszego horyzontu. Dlatego tym różnicom nie ma się co dziwić, one muszą być. One są niejako naturalne. Tylko trzeba je traktować jako szansę. Horyzont każdego z nas jest ograniczony i błędny częściowo. Dlatego rozumienie każdego z nas, także objawienia, będzie ograniczone i zapewne częściowo błędne. Na przykład to, jak rozumiemy określenia, że Bóg jest ojcem, czy jest pasterzem, czy że kocha nas miłością oblubieńczą, zależy od tego, jak uprzednio już rozumiemy ojcostwo, bycie pasterzem, miłość ludzką, jakie tu mamy doświadczenia, jakie mamy pojęcia, które może wymagają korekty. Właśnie temu ma służyć nauka, dialog, poszerzanie, korekta naszych horyzontów, żebyśmy coraz lepiej, coraz pełniej rozumieli wszystko, także objawienie. Ale jest tu wielkie zagrożenie, że ktoś będzie swój ograniczony, częściowo błędny horyzont absolutyzował. Będzie uważał, że on to na pewno rozumie lepiej od wszystkich, niejako jak Bóg. To jest prosta droga do herezji, do podziałów. To właśnie dlatego dzisiaj mamy ponad 50 000 różnych kościołów, sekt chrześcijańskich, bo ponad 50 000 ludzi uznało, że ich rozumienie jest najlepsze i na jego podstawie mogą założyć nowy kościół. Dlatego też filozoficznie można uzasadniać, że potrzebne jest takie rozumienie wyróżnione, cieszące się szczególnym autorytetem Boga, jego szczególną pomocą, światłem. To jest właśnie nauczanie Kościoła. Zasadniczo to samo od 2000 lat w rzeczach zasadniczych. Jeżeli ktoś by w Kościele negował to nauczanie, mówił niejako, że wszyscy przed nim się mylili, no to podcina gałąź, na której siedzi, bo jeżeli wszyscy wcześniej się mylili, to on też może się mylić. To wtedy upada autorytet nauczania Kościoła. To wtedy łatwo, żeby każdy za bardzo na własną rękę tworzył interpretację Jezusa, co łatwo może prowadzić do herezji. Ale też drugie źródło herezji, błędu w rozumieniu Jezusa, to nasza słabość moralna. To brak dostatecznego otwarcia na prawdę. Bo naprawdę trzeba być otwartym absolutnie, bo prawda jest absolutna. Nie można jakichś swoich małych interesów czy rząd stawiać ponad prawdę. Wtedy może dojść do największych błędów, herezji. To już faryzeusze w czasach Jezusa zarzucali mu, że jest jakby wysłannikiem szatana, że mówi jak szatan. No, to było coś strasznego, coś takiego mówić wobec Jezusa. To tylko świadczy, jak zepsuci byli ci ludzie. No ale jeszcze niedawno w Polsce byli tak zwani księża patrioci, którzy na jednym poziomie niejako stawiali Jezusa i Marksa, łączyli chrześcijaństwo z komunizmem, czyli z ideologią nienawiści klasowej. W Niemczech byli tak zwani niemieccy chrześcijanie, zwłaszcza protestanci, którzy łączyli Jezusa z Hitlerem, z nazizmem, czyli straszną ideologią pychy niemieckiej. Dzisiaj znowu w Niemczech na niemieckiej drodze synodalnej łączy się Jezusa z ideologią gender, czyli ideologią ateistyczną, nawet skrajnej rozwiązłości. No, to tak jakby biskupi polscy poddali się komunizmowi. Mówili, że Marks to jest jak lepszy Jezus. To byłoby wygodne, tylko że to byłby koniec Kościoła. Podobnie dzisiaj poddawanie się ideologii gender w Kościele, czemuś zupełnie zaprzeczającemu Jezusowi, też prowadzi do śmierci Kościoła. O tym właśnie szczególnie ostrzega kardynał Müller czy Sarach, jakby współczesny Atanazy naszych czasów. Co zatem robić, żeby bronić się przed herezjami, przed zniekształceniem prawdy, którą daje nam Bóg? Po pierwsze, trzeba starać się o właściwy horyzont rozumienia. Trzeba starać się o poszerzenie swojego horyzontu, o korektę błędów, które w nim występują. Po drugie, trzeba starać się o czystość moralną, o stawianie prawdy ponad wszystko, zwłaszcza prawdy objawienia, nawet jeżeli jest bardzo trudna, wymagająca, ale prawda jest absolutna. Po trzecie, trzeba starać się o wierność nauczaniu Kościoła, takiemu jakie jest od 2000 lat, a które szczególnie teraz reprezentuje i broni kardynał Müller, czy kardynał Sarach, czy ludzie jemu podobni. Oni pełnią rolę jakby świętego Atanazego naszych czasów, który tak wspaniale bronił właściwej interpretacji Jezusa. Wtedy możemy właściwie rozumieć Jezusa i być Mu wiernymi, nawet w prześladowaniach. To także Jezus dzisiaj nam obiecuje. Z powodu mojego imienia możecie być nawet w nienawiści u wszystkich, nawet może w kościele ze strony heretyckiej, ale włos głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość wasze życie. Amen.